I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu premium i tym razem mamy tutaj nowego Belfasta w wersji rocznik 43 i ten okręt będziecie mogli sobie zdobyć, ale o tym na koniec, więc przejdziemy sobie szybko tutaj do recenzji. Omówimy sobie dwa okręty, bo to Belfasta rocznik 43 na tierze 8 i Belfasta bez żadnych dopisków na tierze 7, którego wszyscy dobrze znamy, także bez porównania z tym okrętem się raczej obejść ta recenzja nie może. W związku z czym pokażę Wam szybko, jaki jest zrobiony kapitan, zrobiony jest moi drodzy następująco. Tutaj mamy zapobiegawcze utrzymanie, wszechstronność, adrenalina, nadzorca, ekspert w wyburzaniu i w oraz ekspert w kamuflażu. I jedyna różnica z tym, co mam na Belfaście, to jest to, że tutaj mamy cel priorytetowy wzięty na Belfaście, tym starym, a na nowym jest zapobiegawcze utrzymanie, z tego względu, że tutaj mamy wyrzutnie torpedowe. Ale o tym będziemy mówić za chwilę. Ulepszenia już nie pokazywałem, ale mamy tutaj okręt Cieru 8, w związku z czym slot numer 5 jest tutaj standardem. I tutaj mamy wybrany moduł na kamuflaż, który ten kamuflaż będzie nam sperkiem i z tym modułem wynosił 8,9 km z powierzchni i 5,8 km z powietrza. Reszta to jest standardowo ale teraz przechodzimy sobie do Belfasta na tierze siódmym i o dziwo mamy to samo. Mamy również tutaj slot szósty, który na tierze siódmym jest raczej unikalny. Przepraszam, piąty slot. I tutaj mamy również kamuflaż i kamuflaż przyjmuje takie same wartości na tierze niżej. Z tym, że radar starego Belfasta to jest 8,5 km na 30 sekund, a radar Belfasta nowego to jest 9 km na 25 sekund. Przy czym tutaj jak widzicie, nie ma modyfikacji radaru, niestety jej nie posiadam, już nie na potrzeby recenzji, ale jeszcze żeby nie było to sobie porównamy obydwie te opcje. Demontuj, OK. I Ile teraz będzie trwał ten radar na starym Belfast'cie? 25 sekund, czyli to samo. Możemy do takiej samej wartości dojechać. Z tym, że tutaj mamy no, różnicę rzędu pół kilometra, także no, nie jest to duża różnica biorąc pod uwagę, że jest to tier wyżej. Ale pozostałe parametry okrętu mówimy sobie już na przykładzie, aż na, na takim bardziej widocznym porównaniu. Tylko wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Jesteśmy na tierze 7. Obserwujemy sobie tutaj opancerzenie dziobu i rufy 13 mm. I tutaj mamy również 13 19 mm tutaj poszycie boczne. I pancerz Cytadeli 114-114. Na Belfaście na tierze 8, gdzie walczymy, wiadomo, z tierem 10 mamy moi drodzy o 3 mm więcej poszycie dziobu i rufy. Tutaj mamy to samo. 19, dobrze pamiętam? Tutaj też było 19. Tak, czyli yy, różnica jednego tieru, a dodali nam 3 mm na dziobie i na rufie. Reszta jest praktycznie to samo. Więc jeżeli chodzi o pancerzenie to nie ma wielkiej różnicy. Resztę parametrów porównamy sobie w taki oto sposób. Jak widzicie, oba te okręty są tu zrobione w identyczny sposób, kapitanowie są rozdani tak samo, żeby nie było tutaj żadnych nieporozumień, jeżeli chodzi o sygnały również jest to samo. I teraz tak, nowy Belfast, zasięg ognia 15,42, czyli 15,4, to samo co na Tierze 7. Reload, gorszy, mamy 3 sekundy w plecy, tu jest 10,5 sekundy, na starym Belfastie 5,7 y czas obrotu jest ten sam, sigma jest ta sama, rozrzut jest ten sam, obrażenia no na tierze wyższym będą minimalnie większe, to jest 350 punktów na obekach, a na pepancach wynosi nam ta różnica 0. Jest identycznie. Uzbrojenie torpedowe. Tutaj torpedy na Nowym Belfaście, moi drodzy, prezentują się następująco. To są trzy rurowe wyrzutnie, po jednej na burtę. Zasięg tych torped to jest 8 km, maksymalny damage 15800, przeładowanie 72 sekundy, 61 węzłów, jeżeli chodzi o prędkość, wykrywalność 1.3. No nie liczyłem tutaj już czasu reakcji na, na te torpedy, bo to nie jest główne uzbrojenie. I co dalej? Sekundarka. Może spojrzymy sobie tutaj w grze, na to jak to wygląda. Jeżeli chodzi o ceny punktowe, Belfast nowy ma 53, Belfast stary ma 67. Także, no, Tier niżej, ale Pelotka lepsza. Już idziemy dalej. Jeżeli chodzi o punkty wytrzymałości, to okręt nowy ma 38400 stary 35700. Czyli mamy tutaj niespełna 3000 punktów różnicy na jednym tierze wyżej. Tak jak mówiłem, kamuflaż wypada identycznie, 8.90 z powierzchni i 5.8 z powietrza i jeżeli chodzi o manewrowość tych okrętów, to prędkość maksymalna obu tych jednostek wynosi 34.1, oczywiście mamy tutaj założoną szmatkę na Zwiększenie o 5% prędkości maksymalnej. Promień skrętu widzicie większy jest na starym Belfaście 730, tutaj mamy 680 i 7,7 sekundy czas przestawienia steru, czyli krótszy o 20 niż na Belfaście nowym. Więc moi drodzy, no, jesteśmy tier wyżej, mamy tutaj pewne różnice, ale to już sobie omówimy jeszcze w grze. Materiały eksploatacyjne. Radar widzimy, że jest identyczny niemalże. Tutaj mamy dym. Na starym Belfaście mamy dym, który się rozstawia nam 15 sekund i trwa 103 sekundy. To warto zapamiętać. A na Belfaście nowym mamy dym, który się rozstawia również 15 sekund, w związku z czym będziemy mogli również w nim wyhamować w pełnej prędkości, ale trwa 40 sekund 40. Przypominam, że przeładowanie wynosi 10,5 sekundy, także w dymie oddamy sobie no, 3 salwy, chyba że wpływamy już. Na pierwszych tamtych kółeczkach dymnych zaczynamy strzelać, no to może 4, maksymalnie 5 to już będzie naprawdę trzeba dobrze wycyklować, żeby 5 sal wsadzić na tym jednym dymie. Dymów jest 5, Stary Belfast ma dymów 4. Hydro wykrywa okręty tutaj z 4 i torpedy z 3. Na Belfastie Nowym mamy wykrywanie okrętów z 5 i torped z 3,5 km. Także podsumowując, mamy gorszy reload, jeżeli chodzi o właściwości pocisków, no to spójrzmy sobie tutaj z IFHE, przypominam z IFHE to jest 7,5% na obu tych okrętach, z tym, że penetracja jest 31 mm tutaj i 37 mm na belfaście nowym, bo z nieco bardziej opancerzonymi celami będziemy walczyć, ale widzicie, że przeładowanie jest gorsze, zasięg jest ten sam co na siódmym tierze, więc jest to okręt bardzo delikatny, jeżeli chodzi o wybieranie pozycji celów do ostrzału, no i 3 mm pancerza raczej nam tu wielkie przeżywalności nie zapewnią, ale to już może przejdziemy, będziemy sobie to omawiać w trakcie oglądania jednego z krótkich tam gameplayów, które nagrałem. Także zapraszam Was do obejrzenia materiału wideo jeszcze z bitwy. Więc tak, tak jak już wspomniałem, ten sam zasięg co na siódemce, dym krótszy 40 sekundowy przy przeładowaniu o 3, o 3 sekundy dłuższym, nie wróży nam spokojnego stania w dymie i plumkania sobie do pancerniczków. Mimo, że ta penetracja jest tutaj o 6 mm większa, jeżeli mamy założone IFHE i szansa na podpalenie wynosi 7,5%, to na nowym Belfaście bym się chyba jednak na to nie pokusił. Ostatecznie to IFHE został przy starej wersji bez tego, bez IFHE, ale wtedy mielibyśmy 12% na pożar. Przy czym jest to identyczna wartość jak na Belfastie Starym, bo tam też będziemy mieli również 12%, jak IFHE nie założymy. Z tym, że 31 mm na siódemce to jest lepsza wartość, jeżeli chodzi o penetrację Belfast. Ten 43 potrafi ugryźć, i zobaczycie to na tym krótkim, no tej krótkiej powtórce z tej bitwy. On potrafi robi fajn, robić fajny damage z tych dział, ale no to jest długie ładowanie. A 15,4 to ja tutaj sobie jeszcze szybko przejrzę, ale już to chyba robiłem. I moi drodzy, to jest okręt z najgrótszym zasięgiem artylerii głównej na tierze 8. Bo jeżeli Belfast 43 ma 15,4 mogami 15,7 to już 300 metrów Baltimore. 15,8, Montpellier 15,6, Prinz Eugen 17,5, Oczakow 15,6, Edenburg ma identyczny zasięg, ale Edenburg, moi drodzy, ma reload 7,5 sekundy oraz ma dym, który nam trwa tutaj... Sekund 106 to, to jest kolosalna różnica, jeżeli chodzi o wartości ostrzału. Bayard ma na przykład zasięg 16.4. No co tam jeszcze można porównać? Wychita na przykład 15.8. No i Belfast nasz tutaj nieszczęsny ma 15.4. Do tego zasięg został niezwiększony, jeżeli mamy mówić o tym, co zostało zmienione w stosunku do starego Belfasta, ale to jest bardzo sprytna zagrywka, bo korzystając z tego, że każdy, no może nie każdy, ale większość graczy takiej starej daty, którzy już troszeczkę w tej grze urzędują, będzie kojarzyło, że o, Belfast to, to był op-okręt, bo tam był i dym, i, i radar i można było fajnie postrzelać z dymu. I jak zobaczy w sklepie Belfast 43, no to o, pewnie będzie jeszcze lepiej, nie? Bo tier wyżej, nowsza wersja może będzie lepszy. A tu się robi niestety Spory zong, jak wchodzimy w statystyki tego okrętu, jego parametry. Bo powiem wam, że gdyby ten okręt w takiej wersji trafił na tier 7, to on byłby, no takie bym powiedział. 7 na 10 8 na 10 bo ten dym jednak wymaga większej mobilności, bardziej konkretnego takiego pozycjonowania się, szukania osłon terenowych. Na Starym Belfaście wypływamy sobie na jakieś konkretne miejsce, pykamy sobie dym i nas głównie obchodzi. W zasadzie strzelamy sobie do przeciwnika i tyle. A tutaj już niestety musimy bardziej manewrować. Mamy co prawda torpedy, ale te torpedy są tylko 3 na burtę. Okręt to pancerzenie ma no niezbyt intensywne, jeżeli chodzi o wytrzymałość i walkę z tirami dziesiątymi. Widzicie, że to jest 5-600 salwa w pancernik z obeczków, także nie jest najgorzej z tymi salwami, ale no. Zagrałem kilka bitew, tam, no staram się teraz zagrać te 10 bitew na każdym okręcie. Przynajmniej, żeby mieć jakiś tam ogląd na niego na tym testowym, żeby móc coś na jego temat jakoś sensownie wypowiedzieć. I powiem wam, że ani razu nie wykorzystałem tych torped, bo jak ktoś już ma mnie na blisko, to mnie po prostu rozrywa na kawałki, jeżeli chodzi o pepance. Ten okręt w starciu z dychami jest po prostu mięsem, armatnim, które tylko czeka, aż ktoś go spacyfikuje, bo on no, nie stanowi realnego zagrożenia tych okrętów. Na 15 i 6. Mamy tamte 3,5 km, yy, km niespełna rezerwy, jeżeli chodzi o najdłuższe radary dostępne w grze, czyli 12-kilometrowe. Bo potem ktoś taki nas, Pietro Pawłowski, stalin wyświeci. No to jesteśmy na dwie salwy do ściągnięcia, bo no, HP jest na tier 7, pancerz jest na tier, no powiedzmy, że tam ostatecznie 8, ale to jest bardzo delikatny okręt. A jeszcze sobie z ciekawości spojrzę na opancerzenie na Edenburgu, żeby miał porównanie. Edenburg ma milimetrów 16, Belfast ma yy, też 16, z tym że Edenburg ma naprawkę, tutaj tej napraweczki nie mamy i tam mamy nieco dłużej działający dym. Więc to jest zasadnicza różnica jeżeli chodzi o przeżywalność tych dwóch okrętów w bitwach yy, z tierem wyższym niż yy, ósmy. Jeżeli będziemy na szóstce, no to możemy swoją siłą ognia naprawdę przeciwnika trochę przycisnąć, ale jeżeli walczymy z równorzędnymi okrętami albo nie daj Boże z tierami 9-10, no to to jest naprawdę okręt, który będzie miał bardzo ciężko i będzie trzeba mieć oczy dookoła głowy, żeby coś sensownego tutaj ugrać. I wydaje mi się, że no, gdyby ktoś mnie pytał jaką ocenę bym temu okrętowi wystawił, to będzie to myślę, że takie no, maksymalnie 3,5 na 10. To już jest chyba wszystko, co jestem w stanie tutaj przydzielić, jeżeli chodzi o ten okręt. Jest to moim zdaniem taki dosyć hamski skok na kasę, moi drodzy, bo mamy tutaj zmienioną wersję okrętu, który był i jest uważany za okręt bardzo mocny. Nie bez powodu został wycofany ze sprzedaży, ale tutaj mamy wersję. Bardzo zbliżoną, ale przeniesioną tier wyżej, co znacznie, ale to znacznie mocno ogranicza jej możliwości defensywno-ofensywne, czy tam wszelkie inne. Są torpedy, także to jest główna różnica i to, czego brakuje staremu Belfastowi, bo on jest, jeżeli chodzi o model, to wyglądanie niemal identycznie, bo te okręty mają miejsce na torpedy. Teraz sobie właśnie patrzę na model Belfasta, tego starego, ma tam dwa miejsca na wyrzutnie torpedowe, więc teoretycznie mógłby mieć tutaj dwa razy trzy na burtę, no ale w ogóle był mocny, a z torpedami byłby jeszcze mocniejszy. Te torpedki na Belfastie tym 43 są, więc można ich w ostateczności użyć, ale jak już ich użyjemy, to prawdopodobnie będziemy pod wodą, więc do... dobre to będzie do zdobywania, nie pamiętam, Niech się to osiągnięcie nazywa draśnięcie, coś tam, ale jakie? No, mniejsza o to. Chodzi o to osiągnięcie, które zdobywamy, fraga po naszym zatonięciu. Więc, no, nie jest to okręt prosty. W walce z tierami wyższymi niż 8 będzie naprawdę bardzo ciężko, bo tamtego zasięgu będzie brakować. Dym jest krótki, musimy szukać osłon terenowych. A też i parabola lotu nie jest aż na tyle wysoka, żeby z zadowolonej górki sobie przeciwnika ostrzeliwać. Także tutaj będziemy mieli naprawdę problem, żeby coś sensownego ugrać. Te bitwy, które zagrałem, to naprawdę była no, dosyć męcząca gra z tym okrętem. Także no, ja bym go tutaj nikomu nie polecił. Powtarzam, 3,5 na 10 bym mu dał. No nie wiem, czy te 4. Hmm. No to już zostawiam w waszej ocenie. Czy 3,5, czy 4. Ja zatrzymam się przy tym 3,5. Ja bym tego okrętu nie kupił, absolutnie bym go nikomu nie polecił. Gdyby ktoś chciał sobie postrzelać z dymu, to myślę, że lepiej będzie mu się strzelało nawet na. Yy, z dymu na Edynburgu po prostu. Więc tego okrętu raczej nie polecę. Co my tu mamy jeszcze dymnego? Mamy Arconejza, który z dymu jest no, potworem po prostu. Tutaj mamy 200 trójki ładujące dłużej, ale za to jakie pieprznięcie jest. I jesteśmy dużo bardziej opancerzeni, więc wydaje mi się, że. Yy, Okręt, który moglibyśmy dostać niemal za darmo, będzie dużo lepszy niż ten, który będzie można za realną forsę kupić w sklepie premium, bo tutaj naprawdę będzie ciężko z tym okrętem. Samoloty, oczywiście, będą istotnym zagrożeniem. Strącimy kilka atakujących nas maszyn, ale i tak dostaniemy nalot, więc nie ma to wielkiego znaczenia. Można tu jeszcze zamontować sobie, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne. Zamiast radaru na 9 km, myśliwiec, ale myślę, że to jest średni deal. Hydro się nie zamienia na rozbicie, i dym krótki brytyjski się nie zamienia też na nic innego, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o cenę tego okrętu. Mówiłem wam na początku, że możecie go u mnie wygrać. Można, owszem, wpisując w komentarzu pod tym filmem, jeżeli oczywiście jesteście subskrybentami kanału, wpisujemy. Giveaway Belfast 43, e, nick z gry i serwer na którym gracie. Te trzy rzeczy muszą się tam w komentarzu znaleźć, przy czym no nie wiem czy jest sens zdobywania tego okrętu, bo on raczej będzie wam stał w porcie i się kurzył, bo no naprawdę mi się grało na nim bardzo ciężko, a ja jestem z, z okrętami, które mają dym obcykany dosyć dobrze e, na Belfaście starym mam grubo ponad 100 bitew. O, piękna salwa, tutaj zakończyła mój udział w tej potyczce a na Minotaurze mam ponad 300 bitew, także z dymem jestem za pan brat, moi drodzy, także, yy, no, ten okręt jest ciężki, ja bym go osobiście nikomu nie polecił, powtarzam, 3,5 i co do giveawaya wpisać musicie, to pamiętacie. Z mojej strony w tym materiale wszystko, do usłyszenia, cześć i na razie.